Pan z wami, z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. W owym czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nim. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec i zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona, wraca do domu, sprasza przyjaciół, sąsiadów, mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo będzie w niebie. Większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo pańskie. Chwała tobie, Chryste. A więc Chrystus troszczy się o każdego zagubionego. I my chcemy się modlić, aby ci zagubieni mogli wrócić do Boga.